Dzień dobry, witam was w nowej Tigris Bobrze. Kurde, w nowym filmie, co ja gadam. Nowy film. Cóż się zdarzyło ostatnio takiego ciekawego, co chciał wam powiedzieć. No co? No spotkali się nasi kochani kamraci na Grunwaldzie. Jezu, wiem, że jestem nie na czasie, no ale dobra, spotkali się to nasi kochani kamraci. Nie będę wymieniał po nazwiskach, bo wszyscy wiecie, kto o kim myślę, no nie? Rodacy kamraci plus inne ugrupowania czy tam stowarzyszenia no, z całej Polski plus jeszcze tam z zagranicy też przyjechali, spotkali się na Grunwaldzie, no tam przemówienia były, śpiewy były, impreza była, zapoznawanie się, wymienianie kontaktów i takie inne rzeczy, no celem no, mogę się podawać, że jestem jednym z nich duchem, chociaż jeszcze nie byłem na takim spotkaniu, no ale naszym celem jest zdobycie samorządów, no żeby tych Tomaszy troszeczkę ukrócić, żeby im tam patrzeć na rączki i w ogóle, no ale co stało się w międzyczasie, nie wiem, czy to był ten sam dzień, czy tam blisko dzień, ale odbyło się coś takiego w Olsztynie, zdaje się w Olsztynie, jak kampus. No i na kampus przyjechała cała elita, no krzyżacka, no nie, bo to była wojna, no. Pod Grunwald przyjechali Polacy, a do Olsztyna przyjechali Beneluxiaki, no nie, no. No i któż tam był z tych Beneluxów? No był Tusek, był z... Tusek występował z tym, no... Tym, no... Jak mu to... Czaskowski, no nie? No i tego, jaki on demokratyczny i w ogóle. Jak to on będzie naprawiał, jak to mu PiS zepsuł. No PiS mu zepsuł, wszystko mu zepsuł, plany na życie. No i taki ten divida et impera, no nie, leciał. No ten Czaskowski też. No i te śluby tam, no bo to oni się muszą żenić, czy tam ślubić, no nie, no i oni tam te narkotyki oni jeszcze chcą brać, no nie, bo to jeszcze nie brali narkotyków. Potem był Tusek z tym, znaczy ten, no, Czaczasty z Kosiniakiem Kamyszem, nasza gwiazda, kurwa, rolnicza. Najlepszy z najlepszych, zatroskany jak zawsze, no nie, o polskie rolnictwo, nasz mały Kosiniak Kamysz. Któż był tam jeszcze ze wspaniałych osobistości? No, przyjechał nasz profesor intelektu, pan Lesiu, bo każdy Lesiu to jest Lesiu, no. Wszystkie Lesie przepraszam, wszystkie normalne Lesie przepraszam, ale powiem wam tak, Lesie normalne, powinniście tak czasem wypłacić liścia takiemu nienormalnemu Lesiowi, no bo wam psuje opinię, jeśli chodzi o lesiowatość. Cóż ten Lesiu tam gadał, no nie, bo to on też wielki demokrata, no nie, on mówi, że gdzie to nie na Tajwanie, tylko na kurde, no gdzieś tam oligarchia rządzi, no nie? Na tych tam, gdzie są te ci, no, Kambodża, Tajlandia, o, na Tajlandii rządzi oligarchia, no nie? No. No i Lesiu mówi, że to u nas tak nie może być, no nie? No, no bo on tu o demokracji, o te kurwa, walczył z komuną dzielnie, no, no oligarchii tam nie uznawał, no nie, i że jest za wolnym rynkiem i że w ogóle
ton demokratyczny i że w ogóle ten, to, co się teraz dzieje, to jest komunizm. No, jest komunizm, no jest. No niestety jest. No, skoro Lesiu tak kiedyś ustawił, no to dalej tak ciśnie, no nie? Do dzisiaj niezmiennie kadry się zmieniają, nowe obietnice, narkotyki, prostytucja, pieniądze, i żeby dali tych pieniędzy, no i ten Tusek tam gada, żeby tam dali tych pieniędzy, kurwa, żeby jeszcze więcej, że oni tam nabudują tych, nie wiem co to, oni chyba las zabetonują, albo co, no nie, od tych pieniędzy, no i ten Lesiu tak gada, gospodarka wolnorynkowa, no bo to zawsze wolnorynkowy. No i ta oligarchia na Tajlandii, żeby się nie robiła taka jak w Polsce, znaczy nie, żeby w Polsce się nie robiła taka jak na Tajlandii, bo to stara oligarchia teraz już ciężko ciśnie. No niestety, no. Niestety zmarło się Lesiowi, też Lesiu, no nie, no bo wszystkie lesie w polityce to są lesie, no nie, łącznie z Wałęsami, no, ten, kurwa, Kaczyński, no dobra, no i ten Lesiu Junior, no nie, że tam zabił się, no nie, no zabił się, no bo to chłop był w wieku, nie wiem, 40 iluś tam lat, no nie, i on takiego doła życiowego w spółce państwowej mu tatuś załatwił robotę i on po prostu nie mógł wytrzymać tego całego napięcia, no i jebnął się, no nie, no i nie ma go, no. No i nie ma go, Lesiu stary bardzo ubolewa i w ogóle tam europosłem jest teraz, no nie, to jest, kurwa, przez lata zawsze na topie i zawsze taki elokwentny. No on to, kurwa, mądrość Stalina, z niego to tak płynie, mądrość Stalina, ale już ze Stalina się nie da doić, no to pojechał do Benelux, pojechał do źródła, no do źródła. Karol Marx, słynny Niemiec, napisał manifest komunistyczny, no nie, no oczywiście zdechł w Holandii, no bo gdzież inaczej, gdzieś indziej mógłby zdechnąć, jak nie u postkolonialnych ojców przewrotów na tych koloniach okupowanych, divida et impera, zawsze rzymsko, zawsze z klasą, no nie, no. No któż tam jeszcze przyjechał? No bo to nie wszystko, tam tych małych to nie pamiętam, to nie znać, tego ścierwa to się mnoży jak szyło nowe, no nie? No. Wiecie, że jak się nie podmyjesz, to kurwa się robi syf, no nie? No. Dupy też nie podetrzesz, no to potem zasycha. No. Ale był też, kochani, ten, no. Telekonferencja. Bo to internetowo, no. No nie mógł sam przyjechać, bo on po polsku nie zna. Ale on zna, jak to się nazywa, flamandzki, holenderski to jest flamandzki, nie wiem, nie mam pojęcia, mam ich w dupie, Fryców i tych innych, no ale no, na tej telekonferencji był Trans Timmermans, no nie? No, ten nasz ukochany polski przyjaciel z Holandii Wolnościowej, z tymi tam wszystkimi dobrodziejstwami demokracji i wolności, powiedział trochę ważnych słów dla polskiej demokracji. Oczywiście tam wszyscy klaskali, no bo to kurwa, tam same mądre, sami mądrzy byli ludzie. Kwintesencja inteligencji przyjechała do Olsztyna. I o co mi chodzi? No nie, bo tak już
Mówię, że tam się ci zjechali, ci się zjechali, no ale o tamtych mówiłem mało, no ale o tamtych to mogę, to filmy umieściłem takie. Bardzo dziękuję panu Olszańskiemu i panu Osadowskiemu. Dzięki ich filmom dostałem dużo subskrypcji. No i mój kanał nareszcie tam troszeczkę ruszył, ale jeszcze za mało, nie jest to na tyle, żeby mi płacili jak na przykład Naruciakowi, no nie, a bardzo chętnie bym pojechał do Nowego Jorku, no, kto by nie pojechał, no nie, no ale w każdym razie sprawa jest taka, że według mnie zaczęli się nas bać, po prostu, zaczęli się nas bać. Więc zrobili konkurencyjną imprezę, żeby się pokazać. No nie, oczywiście pan. No nie będę mówił na ten kanał, bo nic do tego kanału nie mam. No ale oczywiście filmy umieścił z tego kampusu, z tamtego nie umieścił. No widocznie tamte filmy są gorsze, no ale wiadomo, kto on jest. No nie, no. No i to by było tyle w tym pięknym filmie. Pozdrawiam wszystkich. Oczywiście nie subskrybujcie mnie, bo po co? Nie lajkujcie mi filmów, bo po co? Najlepiej żyć w biedzie, no nie? No, na razie kupcie sobie bazie, bo to jesień jest i w ogóle. No. Gdzie to się wyłącza?